Cristiano Ronaldo! Nie każdy lubi w rzeczywistości, ale trudno znaleźć kogoś, kto nie lubi grać Portugalczykiem w FIFA, bo jakby nie patrzeć, to jest napastnik kompletny, aczkolwiek o tym za chwilę, bo dzisiaj postanowiłem zabawić się w wróżbite Macieja i spróbuję przewidzieć, co czeka nas w co drugim meczu już za pół roku w Ultimate Team 19. Bo porozmawiajmy o faktach. Ronaldo przeszedł do Juventusu, gdzie teraz dla wielu kibiców gra na neutralnym gruncie, ponadto Portugalczyk jest gwiazdą z okładki FIFA 19, ponadto Liga Włoska będzie w niej w pełni licencjonowana, a do tego nie ukrywajmy, że nie od dziś wiadomo, iż EA lubi sobie czasem stworzyć kilka bestii w klubach i ligach, które oficjalnie z nimi współpracują. Ktoś chce przykład? No to proszę bardzo, ale bardzo proszę, wygląda znajomo? Jeszcze jak. Więc dzisiaj spróbuję przewidzieć typowy skład, który już za pół roku będziemy oglądać w co drugim meczu i zobaczycie, że za te 6 miesięcy jeszcze będą wspomniane moje słowa. Ale do rzeczy, uważam, że FIFA 19 najpopularniejszą i bardzo OP formacją dalej będzie 4-1-2-1-2 i w bramce pozostanie Handanović, bo to jest naturalnie najlepszy bramkarz w lidze włoskiej od wielu lat, no przynajmniej jeśli mowa o Ultimate Team. Ale idąc dalej, nowy nabytek Interu, czyli Vyrsaliko. Tym gościem fantastycznie grało się FIFA 18 i on po 3 miesiącach od premiery gry pewnie już dostanie informa albo nawet 2, więc to będzie naturalny numer 1 w lidze włoskiej na prawą obronę. Obok niego Chiellini, no bo to jest tak oczywisty wybór w Serie A, no że aż nie ma o czym dyskutować. Ale idąc dalej, prawdopodobnie minimalny upgrade dostanie Koulibaly, który przecież w tym roku znowu miał Totsa, a ponadto jest to zawodnik, który lubi otrzymywać karty specjalne, więc to będzie naturalna ostoja składu w Serie A. Tak samo jak Alexandro. Tutaj nie ma żadnych rewelacji, bo jakość Brazylijczyka jest powszechnie znana, ale już na SPD jest ciekawiej, gdyż Matuidi jest nieco niski, lecz przecież w Milanie występować będzie nasz ulubiony Bakayoko, który dostanie mały downgrade, myślę, że do 80, aczkolwiek coś mi się zdaje, że nie będziemy musieli długo czekać na specjalną kartę Francuza z racji na jakieś SBC typu przedświątecznego i stanie się on znowu niezwykle popularną bestią, tak samo jak Milinkovic-Savic, bo ten gość wystartuje zapewne z oceną ogólną około 85, a po dwóch ifach, które szybko zdobędzie, wkroczy do gangu Hulita. Tutaj nie ma nawet o czym rozmawiać. Nieco mniej pewnie wygląda druga strona, lecz zdaje się, że tam znowu miejsce dla siebie znajdzie Nainggolan, który przecież także od zawsze szybko dostaje wiele kart specjalnych. I przechodząc już do absolutnej ofensywy, nie wiem czy to prawda, ale doszły mnie słuchy, że w FIFA 19 niscy zawodnicy będą OP jak w 15, więc trochę szalenie, ale postawię tutaj na Mertensa, a pierwszym napastnikiem będzie oczywiście Paulo Dybala, który swoją skromną postacią wspierać będzie w ataku Cristiano Ronaldo. I właśnie taki skład z ciekawości zbudowałem sobie w FIFA 18 i tak wiem, wypożyczony Ronaldo, bieda i w ogóle, ale tej karty akurat nie ma na rynku, a jak jest, to kosztuje 1 200 000, a więc trochę kultury. Niemniej jednak, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Coś takiego będziemy oglądać w co drugim meczu Ultimate Team 19 i proszę się nie zdziwić. Aczkolwiek nawet kiedy ja sam testowałem sobie tę drużynę jeszcze w FIFA 18, no to muszę przyznać, że ojojojojoj, ja chyba też sobie stworzę taki skład w 19, bo nawet teraz, kiedy tutaj już w 18 już wszyscy mają potężne drużyny, tym konkretnym zespołem grało się bardzo dobrze. A Cristiano Ronaldo jako napastnik grał praktycznie tak samo, jak jego karta specjalna za Ligę Mistrzów oceniona na 95, którą testowałem jeszcze chyba w grudniu. Więc potencjał tej drużyny jest niesamowity, a przecież wszystko to, co tutaj miałem, to były zwykłe karty i nawet nie chcę sobie wyobrażać, co byłoby, gdybym miał najlepsze wersje tych piłkarzy. Jedyne, co tutaj może być problemem, to oczywiście cena Cristiano Ronaldo, która bez wątpienia będzie zależna od ilości kart Portugalczyka dostępnych w paczkach. Jeśli okaże się, że nie trafia się on zbyt często, przez co wielu graczy nie będzie na niego stać, to faktycznie może zabraknąć go w co niektórych składach, ale nie oznacza to wcale, że Liga Włoska nie będzie z tego powodu popularniejsza niż w tym roku, bo sam fakt, iż będzie ona licencjonowana, na pewno wpłynie na jakość grających w niej piłkarzy, którzy dostaną upgrade albo niewidzialnego powera, tak jak w ubiegłych sezonach Martial, Kante, Smalling czy Bakayoko. I mam przy tym jeszcze małą nadzieję, że ujrzymy także wszystkie stadiony Serie A FIFA 19, ale z każdym dniem jest to niestety coraz mniej prawdopodobne. A to, że odwzorowano stadiony La Liga w 19, jest prawdopodobnie efektem tego, że właśnie tam odbędzie się The Journey, no i tego, że kiedy tworzono tę grę, Cristiano Ronaldo cały czas był jeszcze zawodnikiem Realu Madryt, gdzie razem z Alexem Hunterem miał podbijać piłkarski świat, ale jak widać, otóż nie tym razem, bo tym razem CR7 będzie podbijać Serie A, a wraz z nią cały Ultimate Team. Nawet po klipach z gry w tle widać, jaką moc
moc cały czas ma Portugalczyk, zwłaszcza na pozycji napastnika, która będzie teraz dla niego naturalna i tak jak mówiłem, nie chciałem kupować przetransferowanej karty Portugalczyka w Juventusie, bo ona jest aktualnie droższa niż pierwsza karta specjalna Ronaldo na pozycji strikera w Realu Madryt, aczkolwiek tym składem grało się tak przyjemnie, że nie wiem czy na zakończenie FIFA 18 nie zrobię sobie takiego wypasionego składu z Ligi Włoskiej z totsami i najlepszymi kartami specjalnymi, no i co jasne, Cristiano Ronaldo na napadzie, bo uwierzcie mi, że naprawdę warto. Niemniej jednak, zbliżając się do końca tego materiału, przypominam, że ten skład teraz dla wielu prawdopodobnie wygląda egzotycznie, ale już w takim styczniu będziemy spotykać go w co drugim meczu wielkiego Foot Champions albo Division Rivals. Na dziś to tyle, do zobaczenia wkrótce, cześć!